Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy na gali KSW41, a ze mną jedna z najnowszych nabytków świata MMA, Karolina Owczarz. Cześć Karolina. Cześć. Miło w końcu zrobić wywiad z kimś, kto jest mniej więcej tego samego wzrostu, co ja. Karolina, no bardzo... Znam ten ból. Tak, dokładnie. Karolina, bardzo sztampowe pytanie na początek. Dlaczego MMA? Wiesz co, byłoby to takie pytanie raczej dziwne, gdybym nigdy nie trenowała sportu walki. Ja ze sportami walki jestem związana od lat... No teraz już było 13, więc to jest naprawdę szmat czasu. Zaczęłam, jak miałam lat 12, czyli naprawdę jako bardzo mała dziewczynka. Więc dla mnie rzeczy typu przyjmowanie ciosów są zupełnie normalne. Zupełnie nie mam z tym problemu. Wiemy, jak w tym momencie wygląda sytuacja MMA w Polsce. Ja w boksie spędziłam naprawdę dużo czasu, nawet kiedy już nie boksowałam, bo zajmowałam się boksem w Polsacie Sport. Więc chcąc wrócić do sportu, nie miałam ochoty na boks, miałam ochotę na sporty walki, więc naturalną drogą było MMA. Trochę zmieniłaś swoje życie, no bo jednak zrezygnowałaś, na razie przynajmniej, z pracy z telewizji, chcesz się poświęcić w 100% MMA. Czy nie uważasz, że na tym etapie kariery, kiedy jeszcze no jakby to jest debiut dopiero przed tobą, to nie jest trochę zbyt pochopna decyzja? Czy jesteś tego w pełni świadoma i jakby otwarta furtka jest na tyle, że jeżeli chciałabyś, no to będziesz mogła wrócić przed kamerę z mikrofonem? Wiesz co, podejrzewam, że właśnie to jest ten moment, kiedy ja muszę poświęcić się temu w 100%, ponieważ ja mam naprawdę kupę roboty do wykonania, bo ja mam całą dobrą stójkę, ale muszę ogarnąć cały parter, co jest naprawdę ciężkie. Zasuwamy w Shark Team bardzo, bardzo ciężko. Mam fantastycznych trenerów od tych właśnie kwestii parterowych, Emil Grzelak, Dawid Popłowski. Oczywiście nad tym wszystkim czuwa Łukasz Zaborowski. Zasuwamy, ja naprawdę mam mnóstwo pracy. Ja nie wyobrażam sobie na chwilę obecną łączyć tego z jakąkolwiek pracą zawodową, bo to jest praca na całe lata. Jestem codziennie w sali rano 2 godziny i wieczorem ponad 2 godziny, więc to jest naprawdę dużo czasu. W międzyczasie mogę właśnie tak naprawdę tylko spać, a przed kamerą zawsze mogę wrócić. Wiesz, mi się cały czas też wydaje, że mam 18 lat, ale niestety nie mam już 18 lat, tylko za chwilę 25, więc to już jest taki ostatni moment, kiedy ja mogę do tego sportu wrócić i spróbować. Czemu nie? No, trzeba spełniać marzenia i trzeba gdzieś tam gonić za tym. Trochę się przesuniemy, żeby innym ludziom nie przeszkadzać. Tak, dokładnie. Kolejne pytanie ode mnie. Postanowiłaś w Szarku kontynuować swoją karierę w sportach walki, w MMA zacząć. Nie, tam nie pędzisz z tłumem? Nie, wydaje mi się, że jest okej. Okay. O, jest okej. Okay. Czemu Szark? To też był dla mnie wybór bardzo naturalny. Shark Team to jest raj dla kobiet, przede wszystkim walczących w MMA. Mam tam, jak się wszystkie zbierzemy na jednym treningu, to jest tam 8. W całej Warszawie zawodniczek jest, jeżeli dobrze liczę, są 2 tylko i wyłącznie, więc też był naturalny wybór. Nie jest tak, że tam pojechałam z dnia na dzień. Ja jeździłam już tam parę miesięcy wcześniej, sprawdzałam, czy jest okej, jest super i wszystko świetnie idzie pod okiem Łukasza Zaborowskiego. Mam z kim sparować, niektórzy mi właśnie zarzucają, nie chciałabyś trochę postartować amatorsko. Ja nie muszę, ja mam 2 razy w tygodniu sparingi z czołówką światową, bo tutaj na przykład z Karoliną Kowalkiewicz, to mówimy o jednej z najlepszych zawodniczek na świecie. I ja mogę z nią sparować 2 razy w tygodniu, więc nie ubliżając nikomu gdzieś tam startującemu, ale no myślę, że mam na tyle dobre zawodniczki w klubie, że mogę sobie te starty amatorskie odpuścić. Tak, no zdecydowanie sytuacja kobiet w Łodzi, w Szarku jest bardzo komfortowa. Wcześniej trenowałaś w WCA, tam też było MMA, tak? U ciebie grane na treningach, bo widziałam, że z Danielem Omieleńczukiem i w ogóle. Ja akurat w Warszawie to tak trochę śmigałam między klubami, niestety nie byłam wierną zawodniczką, no bo przy takiej pracy nie dało się połączyć, to praca w telewizji jest bardzo nieregularna, więc po prostu tam, gdzie mogłam pójść, szłam, więc jeżeli na MMA, to rzeczywiście zawsze to było WCA, gdzie miałam świetnych sparring partnerów, nawet nie chcę powiedzieć sparring partnerów, takich partnerów do treningu, bo to nie byli moi sparring partnerzy, więc mogłam trenować z najlepszymi zawodnikami w Polsce, ale wciąż mówimy o wadze ciężkiej, średniej, no ciężkich zawodnikach. I co z tego, że oni mi pomagali, skoro no... Najwięcej mimo wszystko się wynosi ze sparingów, więc musiałam znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mogła sparować z kobietami, no i ja jestem w raju dla kobiet. Wiemy, że dobrze radzisz sobie w umiejętnościach bokserskich, zresztą epizod z boksem był u ciebie w życiu. Jak ta płaszczyzna troszeczkę niżej, na macie, grappling i zapasy i pozostałe części, na które składa się MMA? Nie będę mówiła, że już gdzieś tam zasługuję zaraz na purpurowy pas, bo pewnie jeszcze daleka droga, chociaż od paru dni mam pierwszą belkę na białym pasie. Bardzo ci za to gratuluję. Dziękuję, tak, wiem, że jedna beleczka to jest nic, ale ja się cieszę, bo to jest taki symbol mojej początku mojej nowej, fantastycznej drogi w życiu. Więc no, uczę się, no to nie jest tak, że już nie jest tak, że co chwilę, nie wiem, pamiętam pierwsze sparingi, w moment mi ktoś wchodził do dosiadu, teraz już do tego dosiadu, no to już rzadko zdarza, żeby ktoś tam się znalazł, na przykład z boczy. Więc codziennie się uczę, no nie ukrywam, że na to poświęcam najwięcej czasu. Ja z tych 10 treningów w tygodniu
Siedem mam parterowych, znaczy część parterowych, część zapasów, więc naprawdę jest co robić. Emil Grzelak poświęca mi mnóstwo uwagi, jestem mu bardzo wdzięczna, więc no, jest coraz lepiej. Kiedy możemy spodziewać się debiutu Karoliny Owczarz? Czy jest to gdzieś tam opcja na 2018 rok, czy jednak jeszcze chcesz troszeczkę się podszkolić w tym wszystkim i troszeczkę później? Ojej, to o 2018 to będzie początek 2018. To na pewno będzie pierwszy kwartał 2018 roku, czyli pewnie w ciągu 3-4 miesięcy maksymalnie. Czy gdzieś tam już zgłaszają się do Ciebie organizacje? Wiadomo, jesteś całkiem medialną osobą, no, pracowałaś w Polsacie, więc nie jesteś anonimowa, wszyscy znają Twoją twarz. Czy w związku z tym było Ci łatwiej? Czy faktycznie gdzieś tam jest pole do wyboru? No nie ukrywam, że zainteresowanie jest spore. Ja mam to szczęście, że jestem w fantastycznej grupie Shocker MMA i mam najlepszego menadżera Artura Staszewskiego, któremu mogę, znaczy w zupełności ja mu dałam te kwestie, prawda? Ja też tym kompletnie, ja się nie muszę niczym w ogóle zajmować, więc za to też jestem bardzo wdzięczna, bo ja rzeczywiście mogę skupić się tylko i wyłącznie na trenowaniu. No i mamy tych propozycji sporo, już właściwie jesteśmy pewnie gdzieś tam na ostatniej prostej w tej kwestii. Rozważamy różne opcje, ale no już tam, no już to jest moment, kiedy się skłaniamy ku jednej opcji. No i podejrzewam, że w ciągu tam, nie wiem, pewnie paru tygodni, zaraz na początku roku, mam nadzieję, ogłosimy światu informację. No i teraz najważniejsze, czy KSW również zapukało do Twoich drzwi? Pomidor. Rozumiem. Wspomniałaś troszeczkę o treningach z Karoliną Kowalkiewicz. Jak oceniasz jej drogę obecnie na 2018? Czy będzie gotowa ponownie stanąć do walki o pas? Wiadomo, że Roszady troszeczkę zna tronie jej dywizji w UFC. Jak ona ciężko pracuje? Czego ty się od niej nauczyłaś? Czy ona też jakieś swoje tajniki tego MMA ci przekazuje na tych treningach? Czy tylko jednak trenerzy, czołowa trójka Shark Top Team? Nie. U nas kompletnie nie ma czegoś takiego, że jest jakaś kobieca zawiść w Shark Top Team, chociaż jest nas dużo, wiadomo, różne rzeczy się zdarzają, ale jest super i Karolina jest naprawdę bardzo, bardzo pomocną dziewczyną, szczególnie, że chodzi o te parterowe techniki. No teraz przed nią bardzo trudne zadanie, starcie z Jessiką, bardzo silną przede wszystkim zawodniczką, a wiemy, Karola jest taką no raczej drobną dziewczyną, ale jest silna, ja z nią dużo sparuję, jest naprawdę silna. Karolina jest tak elastyczna, to jest niesamowite, jak ta dziewczyna potrafi po prostu gdzieś tam w tym parterze się skręcać, dlatego zawsze żałujemy, że ta walka z Klaudią Gadelą skończyła się, jak się skończyła, bo Karolina ma naprawdę dobry parter. Więc mam nadzieję, że ta właśnie gibkość, elastyczność w starciu z siłą Jessiki wygra, bo Karolina jest w świetnej formie jak zawsze i ciężko trenuje. Jestem przekonana, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że u Ciebie również ta gibkość, elastyczność, technika i wszystko, co jeszcze jest ważne nie. do MMA, pojawi się na tyle szybko, żebyś mogła ze spokojem debiutować w MMA. Ja oczywiście bardzo na to czekam. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Miło mi, że w końcu mogłam Cię poznać osobiście. Mnie również bardzo, bardzo miło. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.